Witajcie kochani, mamy niedzielę 13 czerwca 2021 roku. Jest po południu. Mamy chwilę czasu, więc idziemy z Reksiem na nasz tradycyjny weekendowy spacerek. Po zaroślach, może do lasu wejdziemy. Poruszamy się trochę, spalimy cukier, spalimy tłuszcz. Będziemy zdrowsi. A może w końcu jakiegoś pierwszego grzyba znajdziemy. Niektórzy już 2 miesiące zbierają, a ja tylko psiaki. Nie wiem, czy u mnie taki jest niedosyt grzybów jadalnych, czy u innych takie super miejsca. Ale presji nie ma. Zauważaj, że to połowa czerwca, też można by było coś tam pierwszego znaleźć. Połazimy, popatrzymy, zobaczymy co będzie. Pogoda jest dobra, wczoraj lało od popołudnia aż do rana. Dzisiaj świeci słonko, trochę wiaterek ciepły wieje. Za jakiś czas przechodzi chmurka, coś tam pokropi lekko. Ale ogólnie pogoda jest bardzo zachęcająca do spaceru, dlatego korzystamy z niej i ruszamy dalej. Tutaj kochani, coś fajnego kwitnie. Zdaje się, że to sztab. Takie bardzo fajne kwiaty. Ja, mamy pszczółkę, która zapyla. Wiatr jej nie przeszkadza. Takie rzeczy sobie można popatrzeć, pooglądać. Tu jakieś ptaszki śpierkolą w tych zaroślach. Chyba gwiazdko tu mają i młode wychowują. Ale nie będziemy się im pchać i przeszkadzać. No piękna jest przyroda wokół nas, tylko trzeba się ruszyć, trochę ją pooglądać i popodziwiać. Pszczółka pracuje, a my ją nagrywamy. Każdy jest zadowolony. Reksio sobie chodzi, bada tropy innych zwierząt, też jest zadowolony. Zobaczmy dalej. Takie kwiatuszki mamy inne, różowe. Ale też bardzo ładne. W takich właśnie okolicznościach przyrody sobie z Reksiem spacerujemy. No, to pierwszy zagajnik, żeśmy zwiedzili. Grzybów żadnych, nawet psiaka. Będziemy wyszli do drugiego zagajnika. Takie małe, błękitne motylki tu pływają. Jeden właśnie przysiadł na kwiatku. Spija nektar. No jak chcę skrzydełek rozłożyć, tu się w pełni zaprezentować. Teraz widać ładne jego kolory z boku. Tutaj mamy kwiatki jeżyny. Ostrości nie mogę złapać. No. Także już sobie jeżyna, taki biało-różowy kolor kwitnie. Jeszcze miesiąc i już powinna mieć pierwszy owoc. No, tu lepiej widać te kwiatki i pąki. Jesteśmy na skraju tego drugiego zagajnika.
pola, takie łąki w zasadzie. I tu po brzegu tego zagajnika sobie kwitnie ta jeżyna. O, właśnie para dzikich kaczek odleciała. Tak jak przewidywałem, zamieszkały tutaj w tym wyregulowanym kanale. Też tutaj to przejście skiepścili, a i piach jest wymywany tutaj do kanału i się kanał zapełnia. No ale w tym roku jest dużo wody, o, lecą. Poleciały to. Wracamy do tematu. No. Piach spływa, zapełnia, ale rura gruba, może parę lat potrzyma, zanim się to zamudzi znowu wszystko. A my idziemy dalej do tego zagajnika. Tu będziemy patrzeć, co jest ciekawego, może się jakiś grzyb trafi, a jak nie, to zobaczymy, co tu rośnie, co tu kwitnie, kto tu mieszka. Wszędzie nam grają pasikoniki, sikorki ćwierkają w zaroślach. Idziemy dalej. A tutaj przy drodze już wyszliśmy z drugiego zagajnika też. Trawka ładnie rośnie i tak dalej. A tu sobie kwitną chabry bławatki. A w tle szum, szum autostrady. A wyjdziemy przez autostradę do głównego kompleksu leśnego. A tutaj jakieś takie lubiankowate kwitną kwiatki. A kawałek dalej. Czerwone maki. I wiatr je kołysze. A tu dalej. Takie różowe. Ciemnoróżowe, liliowate. Wyszły łady trawy. Nic. Idziemy dalej. O, a tutaj przy drożnym rowie na skraju zagajnika leśnego, proszę, jakie piękne białe kwiatki kwitną i się kołyszą. To nawet nie wiem, czy jakieś ogrodowe, tylko tu się wysiały niechcący. Ale nie mam pewności. O, tych białych kwiatków to tutaj całe mnóstwo poniosło, bo jakieś takie jakieś się powysiewały, te dzikie, ale naprawdę bardzo ładne. Jesteśmy nad autostradą, jesteśmy już w głównym kompleksie leśnym. Tu się rozejrzymy, zrobimy takie kółeczko po najciekawszych naszych miejscach. Będzie coś, to będzie, nie to nie. Tak popatrzymy, powdychamy świeżego powietrza i wracamy do domu. Już łazimy z godzinkę, jeszcze z drugą. Połazimy i będziemy bardzo zadowoleni z tego spacerku. Wiaterek trochę wieje, ale słoneczko jest, przyroda piękna. I tu wchodzimy o zagajnik i tu się będę rozglądał. Idziemy sobie teraz w zagajniku sosnowym. Pięknie jest, słonko świeci, wiaterek wieje. Rybów żadnych nie ma, nawet psiaków. No ale tu są słabe gleby u mnie. Piach, takie piachowe, bielicowe na ogół. Gdzie nie gdzie. Może tutaj te grzyby potrzebują więcej czasu, żeby co roku uruchomić, zacząć produkować owocniki.
Podjedziemy, spacerujemy, patrolujemy. Oddychamy świeże powietrze, spalamy kalorie, cukier, kwas moczowy. Fajnie jest. Wchodzimy jeszcze tu po starszym lesie i będziemy wracać do domu. Penetrujemy leśne odstępy. Nasze najlepsze grzybowe miejsca. Gałęzi nas padało, wiatr porywał suche gałęzie z drzew. Ale grzybów nie ma żadnych. Ani jadalnych, ani niejadalnych. Także to za wcześnie jeszcze tutaj u mnie. Ale pięknie jest w lesie. Słuchaj, trochę wam ponagrywam, żebyście zobaczyli po jakim lesie sobie. Akurat jest taki grabowy. Z brzozami, trochę sosen. To jak grzyby są, to po prostu jest ich mnóstwo. Ale jeszcze za wcześnie w tym roku. Poczekamy trochę. Jesteśmy cierpliwi. Tu piętro niskie lasu. Jagodziny już porosły. Piękne zielone. Nad nimi rozpostarły się fantastycznie paprocie. Przecudowny widok. Tu sobie idziemy tą ścieżką. Stamtąd przyszliśmy. Tam idziemy. Rek się wyrywa do przodu. Trochę mi rozrabia, no ucieka gdzieś na ulicę, próbował uciekać. No ale to ma swoje też parę minut, może pobrykać luzę. Idziemy dalej. Idziemy drogą, Reksio stoi i się waha. Bo tak jak ostatnio tu byliśmy dalej, jest przeszkoda wodna. Strumyk tu rozlał się, zalał w drogę. Ostatnio musieliśmy zawracać, bo byłem nieprzygotowany. A dziś jestem o gumopilce na nogach, dresy na nogach, lekki skafanderek u góry, żeby wiatr nie nawiewał i komary nie cięły. I dziś sobie spokojnie mogę tu przejść brodząc, o kostam latał w krzakach. O, nie zdążyłem na szybki udanie. No, kos jest do szpaka podobny, tylko szpak jest taki pstry, brązowawo czarny, a kos jest cały czarny. Są blisko spokrewnione, wie, że kos tam na zimę chyba nie odlatuje, a szpaki odlatuje. Ten płytki akmen wodny pokonam brodząc w nim. Ja doszedłem do wniosku, że nagram naszą przeprawę, bo to jest jakaś przygoda. Ja tu brzegiem widząc, co nawet nie trzeba się zbytnio moczyć. Też wychodzimy na takie fajne miejsca. Ale jeszcze, jakby nie patrzeć, jest wiosna. To nieraz się zdarzało w poprzednich latach, że coś tam wyskakiwało i w maju i w czerwcu, no ale w tym roku jakoś nie. Poczekamy, jesteśmy cierpliwi. Tak sam widok tej pięknej przyrody napawa otuchą i serce, i duszę, i ciało. Ptaszki śpiewają, motylki, muchy latają, komarów trochę jest, ale jakieś takie są niezbyt agresywne nawet. Ogólnie jest całkiem fajnie. Dobra. Wiaterek się wzmógł, szumi tu w konarach drzew. Pokażę konary drzew. No tutaj ta sosna dominuje. Ale między nią i dęby, i tu i jarzębiny widzę. A ja stoję pod grabem rozłożystym.
Krzysiu się też przeprawił, czeka na dalszą podróż. Więc ruszajmy dalej drogą. No kochani, fantastycznie się spacerowało. Przeszło 2 godziny. Jeszcze kawałek do domu, to z pół godzinki będziemy szli. Na razie jeszcze nie czas na grzyby. Ale piękna jest przyroda. Reksio się zdziajał, wyszczuplał. Ja też pracuję nad sylwetką slim. Jeszcze mi trochę brakuje. Ale może do lata, do jesieni jakieś skutki będą pozytywne tych naszych spacerów i naszych zabiegów prozdrowotnych. Jutro nasi piłkarze pierwszy mecz zaczynają. Tak mi się wydaje osobiście, że z tą Słowacją mamy szansę na chociaż ten jeden punkt zdobyć. Ja im życzę osobiście z całego serca, żeby do Euro wygrali, bo to medal zdobyli, ale jestem realistą. Tak, jeżeli mamy szansę jakiekolwiek z tą Słowacją, z Hiszpanią, jak nie będzie więcej jak 3-0, to przyjmuję jako dobry wynik. A jak bramkę strzelimy, to będę mnie był dzień. Ze Szwecją remis to szczyt marzeń. Każdy inny lepszy wynik przyjmuje po prostu jako cud. Tak to widzę. Z wielu piłkarzy było świetnych i Błaszczykowski, i Piszczek. I swoje szanse już pogrzebali wielu innych. Robert Lewandowski został najlepszym napastnikiem klubowym świata, ale jak chce złotego buta zdobyć w końcu, to musi coś i na poziomie reprezentacji pokazać, powalczyć nie tylko z jakimiś tam Andorami, San Marino i tego typu, ale z mocniejszymi drużynami. Także niech chłopaki walczą. Ja w nich wierzę, a wiem, że jest trudno, bo poziom się już wyrównał w tym futbolu niestety. Siatkarze, siatkarki, no niestety przyjęli gorzkie pigułki, nauczkę od Brazylii. Ale to jak przegrywać od najlepszych na świecie, to też nie jest wstyd. Mam nadzieję, że siatkarze do olimpiady też wyciągną wnioski z tych meczów. Lepiej się przygotują. Zresztą ten Witar Heiden jakieś dziwne ruchy wykonuje. Leona nie wypuścił, Kurka nie wypuścił. Jakie chyba szachy są trenerskie, żeby nie pokazać naszych najmocniejszych zawodników w akcji tym największym potencjalnym przeciwnikom na olimpiadzie. Mam nadzieję, że wie chłop co robi. Im też życzę jak najlepiej w tej Lidze Narodów i na olimpiadzie przede wszystkim. Tam życzę miłych wrażeń i sportowych, i w ogóle prywatnie w życiu. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło. My z Reksiem zabijamy się już do domu.